teraz z tej strony Magda mówi, że tutaj jesteś, pewnie jesteś tutaj, bo chcesz zrobić trening. Dzisiaj na to potem wjeżdża brzuch, więc już ci tłumaczę, co robimy. 20 sekund ćwiczenia, 10 sekund przerwy, nie mogę mówić tak szybko, bo się mówię. Okej, okay. 3 ćwiczenia, 3 serie i jedziemy. Pierwsze ćwiczenie to będzie taki niedźwiadek, ja już ci wszystko tłumaczę. Później będzie przyciąganie kolana do łokcia, naprzemiennie oczywiście, a później będzie przejście do podporu i śnięcie na palce, co by te łuki jeszcze zaangażować więcej. No to co, jedziemy. No to najpierw ci wytłumaczę, no nie? No wiadomo. Dobra, dłonie masz pod barkami, opierasz się tutaj na palcach sobie i pokażę ci z boku, jak to wygląda. Brzuch mocno napięty, łopatki złączone i mniej więcej tak to powinno wyglądać. Dobra, no i co? Musimy sobie zacząć skok, jeden, drugi, jeden, drugi. I pamiętaj, cały korpus się wzmacnia, bo to naprawdę spoko ćwiczenie. Dobra, 5 sekund jedziemy. Wydaje się, że to jest nic, ale to jest masakra. To jest totalna masakra, która sprawi, że twoje ciało będzie wzmocnione, ty będziesz szczęśliwa, spalisz te wszystkie zbędne kalorie i naprawdę będzie czas. Jeszcze raz. Chwila przerwy i jedziemy, przyciągamy w podporze. W podporze będzie naprawdę brzuch będzie pracował. Kolano do łokcia i mocno przyciągaj. Tutaj jeszcze równowaga dodatkowo jest wzmacniana. Tak szczerze, muszę nam drugi raz nagrać na filmiku. Gdzieś tam na bok. Poszłam, nie trzymałam brzucha mocno, a o to chodzi, żeby trzymać ten brzuch. No tak. Dobra, przejdźmy do kuchni. Jedziemy, dawa. Jestem cała mokra, ale naprawdę warto to robić, warto to robić. Przechodzimy. Dobra, dawaj. I mocno. Dobra. I chwiejcie na palce jeszcze dodatkowo. Dobrze. Bardzo dobrze. I jedziemy. Jeszcze raz, jeszcze raz. Jedziesz, 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 jedziesz. Dobrze. I wracaj. Mamy to. I niedźwiadek. Niedźwiadek, także... Stary niedźwiedź mocno śpi, czas, żeby stary niedźwiedź się obudził z tego służbowego i zaczął coś robić. Ja nic nie sugeruję. Dobrze? Ale bardzo się zmaga. Ja to robię. To się samo zmaga. Dobrze, jedziesz. Mam to przyciąganie kolana do łokcia. Jedziesz do mnie. Nie, to nie obchodzi, jak nie sama nie chcę słuchać. Wiem, że tam jesteś. I przyciągam. I mocno. I dobrze. I z całej siły. Jeszcze jedna seria przed nami, a jeszcze przejście do podporu. O, widzisz. Trzeba się trzymać mocno. Jeszcze chwila. Mamy tu przejście do podporu. Jezu, Maria. Co to się dzieje? Super, naprawdę super. Dobra, przechodzimy do podporu. Dobrze? Dobrze. I dobrze, jeszcze raz. Dobrze, dobrze, bardzo dobrze. Dawaj, dawaj, dawaj. I lecimy. Mamy to. Aż ten pod skoczyłam, jedziemy. Jest ostatni raz niedźwiadek, ale czad, ale czad. To jest ostatni raz, naprawdę. To jest naprawdę. Dobrze. I wzmacniamy. Jedziemy. Dobrze. 10 sekund, dasz radę, ja też dam radę. Dobrze. Jedziemy. Dobrze. Mamy to. Słuchaj. Przyciągamy ten łokieć, przyciągamy ten łokieć, chociaż ci się bardzo nie chce, ale dasz sobie raz. Zmocnijmy to, co trzeba. Raz, raz. Dobrze, jestem z tobą, ty jesteś ze mną. Nie no, nie ma się tutaj teraz ze mną, ale tak wypowiedzmy się, a ktoś tam ćwiczy, komuś się to przydaje. I to jest zajebiste. Widzisz. 3 sekundy, 3 sekundy. Mamy to. Przejście do podporu, damy radę. Ostatnie ćwiczenie. Walczymy cały czas. Ostatnie ćwiczenie. Nie wyłączaj. Nie wyłączaj. Spokojnie. Przechodzimy.
Dobrze. I wracamy. Dobrze. Przechodzimy. I wracamy. Dobrze. Jeszcze raz. I wracamy. Mamy to! Jest, jest, jest! Zrobione! No to co? Widzimy się na następnym treningu. I nie zapominaj o rozciąganiu i skompletuj sobie takie 5 treningów i naprawdę będzie mieć cały fajny trening, bo to wszystko jest podzielone na partię. Więc ja się z Tobą żegnam. Cześć!